Jaki jest drip? Przynieśmy ich tutaj. Dobra, idziemy do Rebli, wsiadaj, chodź. Dlaczego wy jedziecie tak szybko? Dlaczego wy jedziecie 140 bez żadnej sygnalizacji świetnej? No ja ze zdjęcia. Dzień dobry, wkurzyłem się, nie? Idę kurwa do auta, nie? A tu kurwa takie coś. Idę sobie zobaczyć, wiecie, czy jest kartka, nie? Patrzę, nie ma, nie? Ale patrzcie ten lakier, nie? Widzicie? Tutaj. No kurwa. Czerwony, nie? Jeszcze tak. No i kurwa, jadę sobie, wiecie, i spotkałem się z moim kolegą takim, Patrykiem. I Patryk mówi do mnie, ty, a jeździłeś wokół kurwa, tego miejsca? Pewnie ta kurwa nie zaparkowała, nie? No i niesamowita rzecz, że śmieć jebze stanął 15 metrów dalej, idealnie w tym miejscu, w którym ty ma kurwa niebieski lakier odbity, a ja jego czerwony, nie? Kiedyś byłem coś tam. A ten, w ogóle, poszedłem do mafii. I powiedziałem, że chcę auto trzeba nadać, nie? Tego Mercobenza, co wczoraj wylicytowaliśmy. Merganim na pół. No i tam padło pytanie, kto ma być właścicielem. No to z racji, że się tak świetnie dogadałem z Merganim, no to ja jestem głównym właścicielem, mam być miał kluczyki. No, ja go oczywiście nie oszukam nigdy, bo ja jestem osobą wiarygodną. Nowe fryzury! Słuchajcie tego, chodźcie od jeszcze po. Albo chuj. Dobra, ja jadę na sklep z ciuchami. Tak mam, jak dotykam. Ej! Jasne, jasne. Ej! Ej, dobre to jest! No chyba wiem. Jo, to co jest? Wyglądasz jak rasowy p***ol, ci powiem, w tej koszuli. Oj, to jaki dripowy ten biały, zakładaj to. Tak, czekaj, teraz spodnie. O kurwa. Kiedy go tak generał. Już, czekaj. Są, dobra. Są. Ale dobry. Wiesz, jak ja wyglądam? Jakbym doprowadzał do destrukcji! Doprowadzał do destrukcji! Doprowadzał do destrukcji! Patrz! Ładne sandałki. Czekaj, muszę... Zrób mi zdjęcie przy aucie. Dla tej mojej... Dla Emmy, ona... Emma się... Jedziesz, bo my czekamy. No jadę, bo k***a ten... Gryna zatrzymywał. Aha, no... Czekaj. No, pokaż, wyślij mi. Ale woda. Czekaj, jeszcze wysyłam. Trzymaj. Napisz jej, ja dzisiaj taki. Nie, wstałem ładnie się ubra... Co? Serio? No, tak napi... Hello? Napisałem, że to na Halloween. Napisałem jak gej trochę. Ty szmato j***a. Ty szmato! Co to k***a jest? Ej, to napisz, żeby ona cię ubrała. Zacznij ubierać się jak mężczyzna! A z kim ty piszesz? Z twoją starą. Na pewno by się tak nie napisało. Nie no, mogłabym tak napisać jak starą. Ale fajnie wyglądasz, mogę to je... No, fajne. Jaki Nisz. Jest drip? No drip jest w ch... A ty znowu jak gej. Yo, dobrze wyglądałeś. Nie ty, no za was wygląda k***a spido. Ty co się o***ć jak k***? Na biało, no, naprawić mi chemik, napraw. Jak ja... Jak ja wyglądam zajebiście dobrze. No tak mega wyglądasz akurat. Jakaś panda pogrubia cię tutaj. Ale masz te sandały! No właśnie o to chodzi. No k***a zobacz! Jeszcze w tej brodzie. Ja wiedziałem. Dawaj i na biało to trzeba pierdyknąć. Jak fajnie wygląda, wow, cel chemik. A jak on wygląda jakby w Castoramie zapi***ał, czy tam w Ikei? Patrz, Johnny Silverhand. Masz do ręce! No. Po jak ma łapę! Ty. To jest Johnny Silverhand. O! Jak ty wyglądasz, k***a. Jak ty k***a. Jaki fit, o k***a. I to normalnie tego?
No tak. Jak się konia takimi łapami? No, trochę boli piórko. Jak on musi strzelać teraz, zobaczcie. On ma metaliczne ręce. Wow. Zajebiste. Ja, chłopie, ja bym kurwa, że... ten zegarek diamentowy na tym metalu. Chyba całego fita może tak skryć. Ej! Chyba nie da. Weź se, weź kurwa jakieś oprogramowanie do łap se ten. Tam mam za... Weź Asgarda tam. Murzyny będą w strachu teraz dwuja, to już po co na tu oblokuj ten mikron. Ja ty go zdejmij tą maskę. Wygląda, wiesz. Krótki, jakie ma gacie! No ja właśnie specjalnie mam maskę. Jakie porty! Zakupiłem se takie, nie? Jak grube, trzy czwarte! Takiego typowego karłac, nie? No plecki fajne są. O, kurwa, będzie latane. Potrzebuję, żeby... Dobra, ej, muszę schować. Wyobraźcie sobie, jak ty, dwuja, co ty tam dalej szukasz w internecie? Ej, słuchaj. Ale pamiętasz, jak się widzieliśmy ostatnio na żywo? Ty chcesz znowu konfrontację? Słuchaj, bieździ, a ty nie mów do mnie, dzisiaj będę miał two bodies. Ta pierwsza gra Jacob Soul i pierwsza Peter Parker. Serio, nagram ten filmik, jak was presuje, staje to w neta na Stampatnika i na wszystkie sociale. Macie nieźle przesrane, pierwsze. Ciebie i twoich zmarłych ziomków. Posłuchaj, dzisiaj będę palił cię w blancie, głupia z... Ej, jo, strasznie mnie wkurzyłeś, koleś. Wstawili się ze gówną tego neta, ale nasz miecho teraz przechodzi do świata realnego. Kumasz to czy nie? Dostałem unfollow za to gówno. Teraz jak idę przez South Central, to każdy na mnie pluje i daje mi kopniaki w dupę. Wiesz, że to się nie zmieni. Od teraz, jak będziesz wychodził, kurwa. Koleś, oglądaj się za siebie, bo Demon Killa właśnie wychodzi na street i odpie... i twoich ziomków, serio. Kładę to na Boga i na set. Obserwowałaś się już? Przepraszam. Będziesz dzisiaj martwo, ty pierdolo. Tu gdzie się łapiemy? Słuchaj, jestem w South Central, nie będziemy się nigdzie dobra, łapać. Dobra, gdzie się łapiemy? Twoje wszystkie... Słuchaj, wzięliśmy cię w obroty, w minutę mam twój adres, twój numer telefonu twojej starej, twojego ojca. Wiem, gdzie twoja matka chodzi do roboty, czym twój stary jeździ do roboty, bo ją podwozi o 5.55. Słuchaj, bo ja starsza pracuję w Wanilii i od dłuższego czasu nie mam z nią kontaktu, a mój starszy, czyli czwóra, siedzi w pace, koleś. Za to, co właśnie powiedziałeś, nigdzie się z tobą nie ustawiam. Słuchaj, ja mam zasadę takie, jestem w South Central, ja swoich obsów jak serają na kibu. Dwuja, co jest? A ja mam takie pytanie, nie? Co? A mieszkasz może blisko niedaleko tego sklepu Frog? No, a co? No to się pilnuj lepiej, frajerzy. Słuchaj, będziesz dzisiaj martwa i będziesz czuła zapach ołowiu moich kul, głupia. Ja się widzimy, trasę. Widzimy się, kładę to na Boga, na razie. Daj to 50%. Ważną sprawę. Jaką? Słuchaj. Kładam ci kopyto do łba, jedź prosto, bo cię jedź. Weź mi wszystko! Ej, dobra, nie, poczekaj, serio. Jedź prosto, pogadajmy, prosto, dobra? Jedź! Dobra, pojadę, ale pogadajmy, dobra? Poczekaj. Jedź prosto tu, do golfa! Dobra, działaj. Gaś silnik. Ej, dobra, posłuchaj, serio. Gaś silnik! Już, zgasiłem. Słyszę, że dalej chodzi, debilu. Czekaj. Przecież widzę, Brotomierz, baranie. Dobra, teraz nie odpalę. Dobra, wychodzisz, ręce do góry. Ej, dobra, słuchaj, koleś... Dobra, już wychodzę. Co za pech. Dobra, posłuchaj mnie. I co, bo widzimy się IRL, szmato. Poczekaj. O, ale jestem groźny przez internet. Co ty nosisz, koszulę pod bluzą? To jest mundurek ze szkoły, po pierwsze, bo dopiero wyszedłem z lekcji, a po drugie, posłuchaj mnie. Dajmy, że się nie widzieliśmy. Zapomnij kto nie wejdzie do Gierasa i nie napisze z ten widz Ebrona i kreatywnej żebyś... dziwki. Ej, nie. Wiesz, że się... Poczekaj, morda. O, biorę ci na razie, dzięcioła, żebyś mnie tu nie odpalił. I teraz robimy tak, suko, biorę ci telefon i jedziemy. Chodź, jedziemy, wsiadaj. Pojedziemy tym jeszcze, czy już nie? To może kable sobie skręcić się, jakbyś chciał zejść. Normalnie. No to skręcaj, raz. Pojedziemy, mam na ciebie ambitny plan. Amunicji jeździsz, baranie? No nie mam, tylko to jest straszak.
Dobra, idziemy do Rebli, wsiadaj, chodź. O. Czemu no, Gierosem się smutno zrobiło? Co? Co jest, dobra, penis. Bierzemy go, dawaj, bierzemy go, bierzemy, penis. do auta. Bać. Stój. Nie mam nic już mi. Nie chciałem się zająć, chcę ci worek nawet założyć, kurwa. To nie zakładaj, bo nic nie będę widzieć. Nie rób numerów, bo jest do ciebie piątka wycelowana, powiedz, rozumiesz mi, to? Czy ja jestem no. osobą, która numery koleś? Zdaję sobie sprawę, że ci ubieramy cię bardziej gejowskie ciuszki, jakie teraz wjechały do miasta. Nowa dostawa, świeża. Koleś, proszę cię, tego, serio. Ośmieszymy cię w internecie, jak ty nas ośmieszasz, rozumiesz? Odpowiadasz jeden za jeden. I na końcu zatańczysz, suko, zatańczysz nam na końcu, w tym, rozumiesz? Rozumę? Czaj, me. Dobra, tyle starczy, bo ty jedziesz teraz do Manilę. A i spodnie, spodnie jakieś, zaraz ci wymyślę. Majtki kosmity. Nie, dobre, no chuj, bo nie będziemy czekać, obie być. Jest okej, okay, bierzemy go, dawaj. Kurwa bać, ale sobie. O, jak ty pięknie wyglądasz w internecie, na pewno cię pochwalę, na pewno któryś się zła się na swoim dupie. Ale by cię prze... Wyglądacie wszyscy jak on, zdejmować te czapki geje. Ty najpierw na odpierdalasz, a potem ooo, na żywo już, kurwa, co mnie, ty nie miałeś się do mnie z tego, jak wy to mówicie, z glizji, strzelać? Dobra, stój. Masz chodzić jak ciepły, dawaj. Jak ciepły, chodzić jak ciepły. Spokój już, kurwa. I tak już chodzi. Chodzi jak ciepły. Chodź, kurwa, tam na rurę. Dobra, chłopaki, już idę. Tędy, kurwa, dziwo. Ty dobrze odnajdujesz w tej roli. O kurwa, mać. Mów, co powiedziałeś nam, albo cię odpierdolę. Chciałbym zapytać o twoje róże, Peterze. Z tego 27, kurwa. Od dzisiaj każdy z was będzie chodził w takim topiku i kurwa, będziemy z wami jechać do spodu. Macie zakaz noszenia normalnych kurwa, ciuchów geje. Tak. A teraz mów, kurwa, przepraszaj znowu. Przepraszaj! Co kurwa nie masz siły? A przecież kto mi kurwa groził przez internet? O! I widzisz, kurwa, znowu jesteś weryfikowany. Przepraszam, Petera Burkera. A na koniec... Polisz pałę mojemu koledze. O, mi! Pieczarze. O, maleńka, na salkę. Dawaj tu pieczara. Na salkę, albo Patrz to. Dawaj pieczara, dawaj. Wiesz, że ja to wpi***am neta, nie? Jazda! Obciągaj go. Żołnierzu na pole bitwy. Na! Dalej! Co kurwa już? Nie uciekaj, dziewczynko! Ko, zrobimy z ciebie laseczkę! Na! I kto tam, jak przedstaw się jeszcze do kamery, imię, nazwisko, kurwa! Dawaj go tu, przedstaw się do kamery! Nie mogę oddychać! Przedstaw się do kamery! No i dobrze, dobra. Nagrałem. Ała. Oj, brawo, oj, noga mi. Chociaż dajcie mi spluwę. Ja ci mogę splunąć do ręki. A bez kitu, bo ja ją klamę zabrałem. To ja cię gdzieś. Ustanie zaraz. Gdzieś ci ją, ja cię gdzieś schowam. To jest tylko straszak, tam nawet ja pestek. Kłamiesz? Było 11, już nie ma w ogóle. No to teraz wstaniesz, nie? Słuchaj. Jeszcze się dzisiaj zobaczymy na pewno. No to teraz sobie szukaj a co ty k***o? Nie, zamontowałem, serio, ała, dobra już, o. No, to jak wstaniesz, to idź poszukaj klamki, gdzieś ci ją schowałem, nara. Gitara siema. Jeździłeś tym? No jeździłem. Dobra, stój, no bo my... Zróbmy, co mamy zrobić, bo my robimy wszystko poboczne, tylko nie to, co mamy zrobić. No zrobimy. O, widziałeś, jak to kręci? No da, ja sobie to chyba kupię, żeby mieć driftowóz, bo ja lubię driftowóz. Stój. Dobra, dawaj, komodę wezmę. Ej, zauważyłem, że Ex już się na ekipę... Nie gra w ogóle z nami.
Dobra, słuchajcie mnie teraz uważnie. Trzeba p***nąć, mamy tego medyka p***nąć inkoguto, czy możemy to zrobić na... Zadzwoń do niej i zapytaj. Ale to czemu ty, to ty zadzwoń... Dobra, ja zadzwonię, mogę z nią pogadać. No. Ja się możemy spotkać, o. Nie mam tej, nie mam w ogóle. Nie masz w ogóle, no? No. O to jest lipa. Halo. O Jezu, przepraszam. O. Co się dzieje? Yeah. Witam, witam. Dzień dobry, cześć pani Emmo, miłego dnia. Ogółem mam pytanie, bo Denis jest nie... Lekutko nieporady, dlatego ja mu pomogę, bo dla, wiadomo, dla wyższego celu wszystko. W każdym razie, tam jest jakiś problem z medykiem, jednym, drugim, trzecim, nieważne. Wszystko zrobić po cichu, jak należy, miło, żeby nie było afery, zgadza się? Tak, żeby nikt się o tym nie dowiedział. No to nie ma problemu, jestem tym specjalistą. A pójdziemy kiedyś do sklepu na zakupy ciuchowe? Zobaczymy, jak wykonasz to zadanie. No to się postaram, jak tylko będę mógł. Miłego dnia. Pytyn! Który to? Który to? Z latarą to stoi, no. Dajcie anbana, okay, jakiś dobra. Mod chyba zle kliknął XD. Chodźcie za mną, za mną. Zaczynamy tańczyć. 6. Psy przyjechały. Psy, przyjechały, trzeba być, dobra. Zaczynamy tańczyć i udajemy debili, którzy przyszli potańczyć na szpital anime gówno. Dobra. Kaczuchy jest potrątowa. Kaczuchy. Szamanie, pomóż mi. No to kurde. Jestem potrącony na pasa. A tak lekko, bo oni jakoś hamowali. Ale grzeją w parkiet. Czemu? Nie, zobacz, tak to boli. Dobra, chodźcie na salę. Miałem wypadek. Na rowerze. Gadam cały czas. Chodź. Idziemy. Zejdź ze służby, suko. Opuść te k***a ręce. P***alny nie. Do komody, w drugą stronę, debil. Będzie piesa leżeć. Odejdź ci GPS-a? Nie, wyłącz go. Dobra. Sprawdź ten z tyłu, czy wyłączył. Wyłączył to. No bo rebla nie ma blach żadnych, to jest auto incognito, to nigdzie nie ma blach. Nie da się tego powiązać, bo wiadomo, że powiedzą, że wow, ale to k***a obchodzi. To jest. Stój, nie ruszaj się, bo ci odp***le. No to Denis, przewiń wszystko. Ej, słyszysz mnie? Bim? Słyszę. Czemu się rozbałeś? Na co? Ty. Kiedy? Pod szpitalem. Neguję. Nie rozbałeś się? No nie. Teraz masz zadanie do wykonania. No. Jak coś, to nie ja to zrobiłem, tylko ktoś inny. No jasne. Taką bajkę musisz przetoczyć. A jak jej bajki nie przetoczysz? To wiesz, co się to stanie? Ja będę wiedział, czy ty składałeś zeznania, czy nie. Więc lepiej mów. Ale co? Ja nie wiem, co? Głowa mnie boli. Zostawcie mnie. Co się działo pod szpitalem, jak pojechałem stamtąd z tymi medykami? Mów. No nic. Jak nic? No nic, wiesz co, no. Wiesz co, bo ja widzę, że to tak będziemy rozmawiać. I zaraz ale jestem. Ale kurde nic! Nie ubądź głosu, suko.
Więc teraz przetoczę ci gadkę raz jeszcze. Okej? Okay? Kontaktujesz, debilu? Chyba się zestresował. Tak, tak, kontaktuję. Chyba mamy trupa. Nie, nie strzelaj, nie strzelaj! To teraz mnie słuchaj, ten paku, co mieszka z gejem. Nie wkurwaj mnie, bo to się źle skończy. Rozumiesz? Tak, tak, rozumiem, rozumiem. Trochę przyjemne. Jakieś tam gay party robicie sobie? A, to sorry, ty, bo ja myślałem, że ty tu, a ty tam. Ty, a jak to jest, że chodziłeś z ojcem swojej byłej na piwo, jak z Martą powiedziałeś, że je... Masz ręce, jesteś pisać, ty psie p***ny tam k***a, ty... Zamknij mordę! Teraz słuchaj mnie uważnie. Słuchaj mnie k***a uważnie. Nie robisz k***a nic z kierunku kogoś, kogo masz nie robić, czyli kogo? Odpowiedz sam. Was? Super. Nie, na kogo zeznasz? Nie, na kogo zeznasz? Ale co? K***wo tempa. Ale ja nie wiem, o co chodzi, k***wo. Denis, co wy tu ma na w ogóle czemu wy udajecie przy nim, że wy to... Przecież on wie, z kim gada, k***a. No tak, no przecież śmieciu, nie udajesz, a... Przecież mu powiedzieliśmy, k***a. Masz mówić, że... No, ale ja nie wiem, o co chodzi, k***o. Nie zeznajesz przez na to, że i k***a mi spod szpitala, rozumiesz? Tyle, k***a. No. I oficjalnie nie Denis, tylko ten k***a, co wygląda jak Denis, zrozumiałeś? Rozumiesz? Dobra. Czyli to no. Powiesz na komendzie. Że nie wiem, kto dokładnie to był, jakiś blondyn, tak? Być może to ten Lee jakiś, nie wiem, nie kojarzę. Nie, być może, tylko to był Lee. To był Lee. No. Jak się dowiem, że źle zeznałeś, to cię zabij... Będziesz grzeczna? Radziula? Wow, nie bij! Ta, będę. No to co? To żegnam w takim razie. Cześć, Radziula. Ja jak na się raz. Dowiem, że się r***ałeś... O k***a, jedzie ktoś tu. To te losy chyba. Do ciebie. Te losy. No, sam dobra. Idę, k***a, śmieciopier... Pozdro? Teraz to sobie wezwij medyków. O kurwa. K***a, śmieciuje. Wszystki trać kopyto. Kto został? Spiara i Nelson. Z Nelsonem będzie ciężko, bo Nelsony to są przy***ne, k***a, to już rodzinnie jest. Jak masz no. Nazwisko Nelson, jest tam wyjątek oczywiście, nie, ale... ale k***a, kto ma Nelson nazwisko, czy jest przy***ny? Kocham to. Ale chce sygnał tylko na czerwony i je gasić. No to oni zapi***ają jak pojęli. A potem nas łapią za mandaty. No, a potem do ciebie się... Ja sobie aż zetkę ściągnę z niego. Ja... O? Jak to jeszcze jest Gustaw, ten debil? O lewo jechała komoda. Tak, jadę za komodą. Nie, te psy powiedzą, jak oni się przy***ają, to nikt tak samo k***ą, a nie! To jest państwo, to są jakieś podwójne standardy, ten tak samo, żadnych bomb nie ma. Linie, ten, tralala. 140 w mieście bez bomb. Ja myślę, że ich trzeba nagrywać, ich podpisać. A wiesz, że ten, u Owena, Klosa, jak była policja, oni mieli, jak podpisać do Ajadu, to oni mieli p***ane, jak są z... No tak, no przecież za to cię łapie, masami tak robią, p***. 140. Przepraszam. Wy... Dlaczego wy jedziecie tak szybko? Dlaczego wy jedziecie 140 bez żadnych sygnalizacji świetlnej? Bo to pilne. Zero, kurwa. Ale ten spermik z tymi dwoma dupami, czeku jadą se aucie i on mi mówi tak. 439, numer oznaki jak chcesz. Dobra. Ze mną nie musicie na szpital, bo ja wam pomogę tutaj, panie kochane. Jestem... Mam wyższe te. Mam moce. Patrz. O, czekajcie ten kod 0, no, czekaj, pojedziemy. Kurde, Los Santos. Ej! Oskar, czy za nami? Zobacz, teraz będzie nas gonić. Nie, patrz.
Przepraszam, tu jest ten kod 0? Zgadza się. Tak, jest ten kod 0. Nie, my sprawdzamy po prostu, bo za przez miasto ludzi halpujecie za to, że za przez miasto. Oni jadą sobie 140 bez sygnalizacji i wkręcają w Farmazona. Jadam na kod 0, no to jedziemy za nimi, zobaczcie, faktycznie ten kod 0, a ich kurwa. No to co, o co chodzi? O co chodzi, żeby kurwa ludzi. Jak zasygnałem w śmieciu, ty. Zamknij tam. Za podwójne standardy. Co to kurwa podwójne standardy? Dajecie mandaty za prędkość, a jeden spędnik z dwoma babami daje kierkę babie, co jeździ się umie i zgłosić to trzeba, no dobrze, dobrze, no. I proszę odjechać. Bo będziemy musieli was rozjechać. No odjedźcie, no. Musieli was rozjechać. Nie, to jest ostrzeganie. Jak tam gdzie zawsze. No. No dobra, to jadę. Jedziemy tam na zasklepienie. Stój, patrz jak ich mało, No. Teraz! Patrz jaki wydyganiec! Prawie. Dobra, tankujcie, ja też zatankuję. Fajne, masz wsparcie, Gustaw. Dzięki. Mogę ja przytankować, nie poddawajcie mnie, dobra? Dziękuję. Okay. A ile będziesz tankował? Za ile? A za ile mogę zatankować sobie? Schowaj tą broń. Nie wsiadaj, no nie bądź k***a, no naprawdę do bicia. Oddaj. Ja nie jestem dla was k***a i wy nie bądźcie dla mnie. Przecież nie zrobiłbym ci tego. Ale nastawiam ci na fotel, k***a. Ty nie umiesz pościgu utrzymać łajzo, jak ja że powiesz, że prosto? Co jest nie tak? Nie przeklinaj na nich, nie będzie wyjść. Proszę, nie. Co to k***a jest? Dawaj, jedź, nie hamuj w ogóle. Zapierdaj pełnym piecem, lecisz. Pełen k***a. O k***a. O Jezus. Świetnie. Oni przeklinaj, tylko jeden się do nami puścił. Oni muszą trollować, no nie wierzę w to. No nie, no to jest niemożliwe. Jestem posi. Czemu on ucieka? No o co tu chodzi, kurwa? Co? Goń go! Zamiana ruchu. O co tu chodzi? Nie wiem. Ha! Kurwa, to jest dobry skład tej policji wystawiony, widzę. Co tu się odpala? Duch! Ja dawaj, czy zrobimy odwrotny pościg. No to dawaj, gonik. Dobra, zobaczmy, czy jest Nelson. Zajedę radiowozem, mieć cały czas. Siedzą sobie gąbeczki z tyłu jedne. Proszę go nie zjadł! Dawaj, teraz. Moje sedutki słuchają. Dawajcie tego. Stary, my ostatnio jeździliśmy 2 godziny i po każdym, wiesz, mieliśmy auto i krzyczyliśmy to oni, ludzie tak spierali, a to jakieś losowe dziuty były. I przez 2 godziny ganialiśmy ludzi, krzyczyliśmy, to oni. To nie jest ta kurwa, co my ten? Ta, dawaj, to jest on! Ja mam wrażenie, że oni się tu już trochę zaczęli zachowywać bardziej jak taka ekipa, która jest policją. Trzeba cię w pierdolę wpuścić, no. No, ani bomb, czy kuńc, jest osy po mieście. Ani magnetofonem nic nie krzyczą. No nic, tylko oni nawet, tak, ja mam wrażenie, jakby to poszło z tą stronę, halo. Słyszę, że nie wiadomo. A uliczki. A ja to podjadę? Ja nie wiem, czy to podjadę. O, jedziemy, no. Ja chyba nie wiem. Na dół skok. Patrz. Halo, ale nie, debil. Debil. Halo, oni z***li,
kurwa nikogo. Podali ich tam, podali tam za nami, podali ich tam za nami, podali. Podali tam u góry jednak? Tak. Dobra, to wysiadka, to wysiadka. Prawej czy lewej? Naszej prawej, naszej prawej. No to, czyli tu w prawo, no to wsiadaj. Dobra, to czekaj, to wysiadamy. Halo, halo. Ej, bo ja tu mam policjanta na schodach, no to my też, mamy. Dawaj, czekaj, idziemy do ciebie. No dobra, no to chodźcie tu, bo ja mogę poddanego. Dobra. To przecież to jest idiota jakiś. Dobra, luz, spokuj, spokój. No jest spokojnie, no tak. No jak ta, się ta. Tylko da. Idziemy, chodźcie, bo Miłek ma kolejnego. Chodźcie, Miłek ma kolejnego. To siwa, ciężko Pikoła zrobić bałty, nie? chodźcie. Jest ze mną kolego, cały czas masz pistolet przy głowie. Widzicie? Mówiłem, że to jest dobre. Co ci zrobił? Nic, ja mu chcę coś dać. Szczerze, to tak późno. W sensie, to ja go lubię. Ja też go lubię, na to dam wiadro, bo on jest fajny, Gustaw jest mega spoko. Stój, jak stoisz. Ale wezmę sobie za to kamizelki, to jest... Nie, jedną został. Ale ty tak... Masz dwie, jedną został. Okej, no dobra. No i dobra. Dobra. No, dobra, ale to... za to sobie wezmę połowę ammo, tak samo, żeby było te trzy. Dobra, spokój. Kompromis. Weź klapki magazynek. Dobra, wysyłasz mi. Cich, spokój. To, co teraz robię, to jest bunt ludzi, przeciętnych zjadaczy chleba w tym mieście, którzy sobie jadą do pracy i dostają mandaty za prędkość, za jakąś brawurową jazdę, a no. Te jeżdżą sobie, rozbijają radiowozy państwowe za nasze pieniądze, ciężko zarobione, oni sobie jeżdżą i rozpierdzą auta i oni jeszcze mówią, śmieją się prosto w twarz, o sobie jedziemy na kod zero, haha, jeden permik i dwie baby w Los Santos, rozumiesz? No ja rozumiem, no ale co ja ci mogę na to odpowiedzieć, powiedz mi szczerze. To jest tego, ja wprowadzam protest. Naprawić, Gustaw. Masz to naprawić. Ale jak ja to naprawię, jak ja od... Masz to naprawić, a ja nie wiem, jak ty to naprawisz. Ale ja tego nie naprawię, człowieku, bo ja nawet awansu mi już nie dają. Jestem dziennie, codziennie w biurze jestem, bo coś odb***łem. Co ja mogę ci naprawić? Dobra. Ci mogę naprawić. Peter, bo negocjator nie ma. Co tam? O, dzień dobry, wieczór, szanowny panie. Pan schowa broń, ja też schowam. To niech on do mnie nie celuje. Dobrze, nie celuj do niego, sam. Dobrze, rewelacyjnie, jak się do ciebie zwracać? Jakub? Dobrze. Tak. Dobrze, panie Jakubie. Ja będę negocjatorem od strony Police Department. Oficer Rose z tej strony, proszę bardzo. 432. Nie, proszę mówić do mnie Jarosz. Jarosz? Tak, Jaroszu. Dobrze, panie Jaroszu. Czego pan oczekuje za życie naszych trzech oficerów? Na początek mandatu dla tych jeżdżących 150 po mieście bez bomb. Dla tamtych? Zgadza się. Jeżeli nie dostaną mandatu, ja nie będę negocjował i rozpoczął zakładników i siebie na końcu odstrzelę przy okazji dla beki. Bo ja, jeżeli w tym mieście nie będzie sprawiedliwości, to nie ma nic sensu. Te tempy dwie jadące z tym spermikiem z tyłu. Posłuchaj mnie teraz. Jarosz. Dobrze. Jadę... Jak pracowałem na kurierze i dopiero to były moje początki, bo byłem pusty w ryj. Moi koledzy i ja byliśmy prześladowani, ciągłe mandaty, drogówka, nie dało się żyć. Omijaliśmy, pobieraliśmy te wszystkie nosiki, te i wave'y, czy jak to tam inne rzeczy. Dostawaliśmy mandaty ciągle, za brak prawka, za jeżdżenie to, żyć się nie dało, a ci jeżdżą 150 na godzinę po mieście i był tak, haha, bo jedziemy na kod zero i nie zgadnie pan, pojechałem nimi. Nie, by to... ty mi chcesz powiedzieć, no? Że żeby dać do sprawiedliwości, ja muszę porywać policjanta? No słuchaj, no... Porwałeś ich, no i czegoś oczekujesz, tak? A my chcemy spełnić życzenia twoje. O, teraz już nie jestem, Jarosz, teraz jestem ośrodek jazdy, mów do mnie, instruktorze. Po pierwsze, no ja nikogo nie porwałem, to jest zatrzymanie obywatelskie. O, jak to jest zatrzymanie obywatelskie, to nie celujcie do nich może. Bo to dla pewności. O. Posłuchaj, mam wprowadzić ogłoszenie na miasto.
Uwaga, obywatele miasta Los Santos. Dniu 21.10.2024 o godzinie 21.30 na miasto zostaje wprowadzony kod miętowy. Postronnych obywateli prosimy o zostanie w domach, a policja o poddanie się dobrowolnie z łapami w górze ustawili się na kwadraciaku. Niestosowanie się do rozkazów będzie jednoznaczne z natychmiastowym rozstrzelaniem. Chcesz kurwa tego? Po pierwsze, nie wiem, co to znaczy ten kod miętowy cały. Możesz poznać, jak chcesz. A to nie, nie wiem. Posłuchaj mnie! Aha. Ja chcę równe uprawnienia! Dobrze, będziesz mieć równe uprawnienia. W porządku. Tylko dopóki tak nie dostaną mandatu, ja nie gadam. I co? Po instruktorze, kierowca komody został, że tak powiem, został mu wpisany mandat za przekroczenie prędkości. Tak, to pokaż. Dobrze. To na pana też zostanie również wypisany mandat za przekroczenie prędkości w mieście. W porządku. No dobra. Jasne, jasne. To w takim razie proszę mi powiedzieć SSN. Nie pamiętam SSN-u. A jakiś dokument? A skąd wy w ogóle wiecie, że złamałem prędkość? Przekroczyłem prędkość? Dlatego, że z tego co się orientuję, to pan chyba kierował tamtym białym wozem. Nie wiem. Nie, no A to auto ma jakie blachy? A skąd mam wiedzieć? No nie widzę stąd. No bo nie ma w ogóle. No, po pierwsze, to ja jechałem 180 po mieście, 60, aha, 50 i to było zatrzymanie obywatelskie, wszystko jest nagrane na mojej kamerze. 327-740. 327-740. Tak, tak. No, proszę mi dać mandat. Zapiszę. Proszę mi dać mandat, proszę mnie ukarać. Jasne. Proszę mnie stracić, jak dzisiaj. Jeszcze raz SSN? 327-740. No. Ale nie wiem, jak to zrobisz, ale zrób to tak, żeby ludzie też tak jeździli jak my. No to wy jesteście od tego, żeby ich łapać. No właśnie, a nie żeby rozumiesz, dobra, czy nie? Dobra, dobra, w porządku, rozumiem. K***a. Ja bym chciał zdanie wtrącić takie, że jak będziecie nas teraz gonić, to macie wziąć megafony w dłonie i krzyczeć, żebyśmy się stop resistowali i żebyśmy skończyli z pościgiem, bo inaczej nas rozstrzelacie. Nie ma funkcjonariuszki, która prowadziła auto. Przecież ta w czerwonych włosach prowadziła, co ty p***sz? Nie, 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 ja ślepy jestem, mam paranoję, nie, nie. Dobrze, odejdź z tą, Peter, chodźmy negocjować. Nie, albo ładnie przeproszą za to, że łamią prawo i potem dają za to samo mandaty, albo się nie dogadamy. Peter, no wszystko dobrze szło. Spokój mnie to obchodzi, mnie to obchodzi. Peter, no. Nie jestem Peter, bo widziałem, mówiłem, że jestem Carbo. A, jasne, sorry Carbo. Mówiłem, gdzie są te baby? To skąd, no, to nie ty? Ma bab. Okłamaliście mnie, mieli dostać mandata, nie ma ich? Nie. Dostali ta idea i spokojnie, spokój się. Dostali mandaty. Peter, dostali. Kurwa, carbonara. Nicolo. Powiedziałem. Nicolo, no. Powiedziałem. Macie przeprosić, mają przyjść przeprosić, inaczej nie gadamy. Chłopaki! Przenieście się pod to, żeby was z trzech stron. Ktoże? Przepraszam. Imię, nazwisko tych bab, bo będę zgłaszał skargę do sądu. 453 Nancy Fernandez. I ktoś jeszcze? To to! Jak się nazywa ten taki policjant, co umarł, a był w High Commandzie? O? No był taki, jeden policjant. Brakuje mi tego. Ale w tym, czy w Gips, poszedłem? Gips. A, no. Jotro. No to moja ulubienica jest ogółem. Halo, formularz. Halo, Carmel. Co się stało na mechaniku kilka dni temu? Podobno jakiś bubel się stał, nie, niemiły. Nie, ja jaki bubel? No z tym, kurwa, z 27. A, no, to mówiłam, chłopaki, że dostałam kulę. Ale tam słyszałam, że podobno ty postrzeliłeś Samira wcześniej, gdzie? Więc git. Na dół czy do dołu? Zastrzelę go, na razie. Na dół czy do dołu? Na dół czy na górę? Zawsze na dół. Powiedz coś głosem męskim. Nie, no teraz to już mi się nie uda, no. Powiedz, spróbuj. No nie mogę teraz. No mów! No nie, bo dzisiaj jest upusiowy dzień, nie mogę. Jaki k***a
Owusiowy dzień. Owusiowy, no a widziałeś jakie wyglądam? Wow, super mega. No tak, no widzę, że każdy. Ej, dobra, jak do 5 minut nie zacznę używać megafonów, ani jakichś żadnych subek, to widzę za karę. Tak, 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 tańczyć w aucie, tańczyć w aucie! Czemu okay, nie widzę roztańczonych ludzi w aucie? Na jaki chcesz? Co? O kurwa, co jest? Wow! Od krawężnika? Karam, karam. Jak ja nie wyjadę stąd. Oczywiście, że wyjadę. Wow! Czy dobre to było, wow! Wow, Peter! Napisz tak jeszcze raz, proszę. Dobrze ich zbojtowałeś, i czaj, że kiedy to jest gówno, ty możesz po takim offroadzie pojechać w ogóle autem? A Carmen jest na mechaniku. Carmen. Czekaj, daj mi chwilę. Kamen. Ej, próbujmy poddać. O, jest tylko jeden, patrz. Nie warto, bo... Dawaj tych ludzi. Stoisz! Siema. Wyjechałem na pewno jednego. No. Widzę. Możemy tutaj wysiąść? Szybko. I grać. Tylko w jednego musimy pić. Do tego prawego. No poczekaj. Tego prawego dawaj. Gotowy? Czekaj. Ready? Ta. 3, 4. Czekaj, nie wyjdź. A pierdole. Mówiłem, kurwa! Mówiłem, nie bij, kurwa, to mi wyjdzie. No bo bym nie strzelił, k***a, nie mógłbym strzelić, k***a! Ja***a! No to już po akcji, to już puszczam to, no nie mogę wrócić po BW. Mi się wydaje... Czekaj, nie... Ready? Ta. 3, 4. Ta. 3, 4. Ja przecież on powiedział 3, 4 i zaczął spalać. Czy mi się k***a bieżność klipów, ale ja poszedłem w prawo, bo k***a strzelałbym w to. 3, 4. No i to jest fajnie. Ty wyglądasz jakbyś w bluzie, k***a. No nie, no. Ale stary, ty masz... Czy ty nosisz żółte paski off-white? Niebiesko. To są żółte paski pod Edity. Nie rozumiesz tego luzu amerykańskiego, człowiek. Pokemonie z Pokédexa, weź staje spokój. Halo? Kto mówi? No. Skarbie? O, cześć! No hej, co tam? No spoko, kto mówi, cholera? Twoja gwiazda, mam ochotę się z tym spotkać, co ty na to? No, a my się znamy, czy się nie znamy? Jeszcze nie, ale możemy. Mhm. Co ty na to? A co będziemy robić? No co chcesz? No ja bym chciał na przykład... Mam taką pasję, nie? Ale to nigdy tego nie mogłem spełnić. No słucham. A czekaj, ile ty masz lat? 24. 24, okej. Tak. Ja bym chętnie z tobą się spotkał, tego z Szmegas świntuszył. Dobra, to podejdź się po mnie na apartament, będę czekała. Rude włosy, czerwona sukienka. No dobra, co dobra, ty na to? Zaraz będę, Jezu. Dobra, to czekam, to pa. Halo. Jejku, jak ty pięknie wyglądasz. O, cześć, to ty? No, to ja ze zdjęcia. Ale masz co to k***a? Ej, 27 się tu kręci, Matthew tu jeździł. No dobra, zbieraj, czekaj, no k***a. Obstawę, karbę zbieram. Co to k***a? Co ty?
Dobra, okej, to rzucić od razu, bo mi szkoda, jak stracę. Co za ch**a debil. Posłaniaj mnie. Ja jadę szybki szpital, trzymajcie ich. Dobra, no my tutaj czekamy z nimi, no. Dobra. Możemy to zmienić razem, ty mój oporowcu? Nick Bandura Fast Food. Dwuja. A ich nie idzie wyciągnąć. Ja jestem druja. Brat taki mało zdany. W ogóle. Dwuja. To do mnie? Nie znam. A ty co, ty chciałeś mi wystawić? Właśnie. Nie wiem, o co chodzi nawet. Chciałaś mnie zabić? Jak ja nawet ciebie nie znam. Jebałeś, bato. Ja pracuję na ulicy jako prostytutka i nie wiem, o co chodzi. To co, o co chodziło? Czemu mnie podrywałaś? Ja się w tobie zakochałem. Właśnie, ty Ja myślałem, że naprawdę... Będzie... Dostałam numer od tego z tyłu, powiedział, że mi zapłaci, że mam się mówić z tą na randkę, bo szukasz kobiety. Co? A jestem nimfomanką, więc od razu zadzwoniłam. Chyba trolem. Nie. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiesz. Ja nawet jej nie znam, serio. Posłuchaj mnie, chciałeś mnie zamordować? Zacząłeś do mnie strzelać? Nie. Jestem jak Tupak, przeżyłem, kurwa. Nie, to chciałem... Jestem jak King Von, przeżyłem. Wiesz, ja chciałem po prostu... chciałem... Za tobą był ten... lis i chciałem go zabić po prostu. Dwuja, co ty do mnie p***lisz? Serio, chciałem zabić lisa. W 5 strzałów nie mogło zrzucić mnie. Ach, słuchaj... Pierwszy raz trzymałem broń w ręku. Ja pracuję na Vanilce, przyjęli mnie do pracy. Dam ci porę, głupko, weź. To wszystko twoja wina. Ale ty mnie oszukałeś, jak moja wina? Ja ciebie nawet nie znam, ich nie znam, nie wiem, o co chodzi. Właśnie. A może ty serio chciałeś mnie uratować? Przed kim mnie chciałeś uratować? Przed nią. Chciałem ją, bo zauważyłem, że ma w spodniach, a słyszałem, że do ciebie dzwoni i chciałem ją zabić. Okej, dobra, to ma sens. Nie potrafisz kłamać. Stopki burdel, to się zajmie. Czyli to o to chodzi. Tak. Ty, Edwuja, a ten tweet, że piszesz z 13-latkami? To dwójkę w sumie mogę zgarnąć. Dobra, przywiozę ci na Boga. Dobra. On gun, dobra. To daj mi gipsa i tyle podjadę. Nie, ja podjadę na Vanilkę, a na Vanilkę siedzą te dwie, czy nie? Czy nie, nie ma, nikogo tam nie ma. Serio nic nie zrobiłem, przysięgam. No wiem, nikt nic nie zrobił, ja wiem. Haha, wypadł głupi. Wiem, że ten. Globus, kurwa, globus. Dobra, nie, wolałem być ubezpieczony. Przenieśmy ich tutaj! Jasne! No, twój cześć, co jest? Twój kolega dwuja zaraz płonie. Będziesz, tak jak to mówicie? Będziecie mogli z tego spalić swój dym w blancie. Odsuń się, globus! Ej, proszę się, nie rób mu nic, proszę cię, ja go potrzebuję. Stacja, ale bierzcie! Trzymaj się, na razie! Proszę. Na Boga, robię to! Kurwa, nie trafiłem. Hugo, elo. Łeku, Hugo ma furę, pasuje do niego. Patrz. Dobre, co? O ku... No to wypie... Benzyną ich poddaj. Okej, dobra, teraz jest drugi. Teraz jedno. Trzymaj się, k***a dwuja, śmieciu! Hej, nara! Nara, lesze! Obsmarli go na Twitchie! Co zrobiłeś? Możesz do nich dołączyć niedługo, z ciebie też spalę i będę palił w blancie. Zaraz twoja kolej, nara, frajerze!
Jedziemy. Psy. Gitaro, ma gdzie psy? Za nami? Nie za nami, za nami nie. Nie, nie, ale za legalnie, patrz. Okej. A to i tak jest ten policjant, on się boi ciebie. Nawet jakbyś sobie tak jeździł w kółko, to on i tak się nic nie zrobi. Co mam pomóc? Krzywe nogi, jak strasz. No. No i widzisz, one zesrane ciebie. Dobrze mu powiedziałem? No ta. No. Duplo, szukajcie lepiej Nelsona, póki czas. Ej, teraz? Jeszcze buty? Teraz powiem ci, że wyglądasz k***a, jakbym był typiarą. Ten ci odp***lił. No. Brawczka, no. Rozjaraj szlugę, żebyś już tak, wiesz, był za rozpalaną szlugą. Że się zaciągasz wtedy, to będzie naj... No. Wow, ale ty... Wyślij mi w SMS-ie. Ja robię najlepsze zdjęcia, k***a. Chodź, pójdziemy naprawić to auto. No ty ruro! No nie bij! O k***a, jak ty wyglądasz. Dobrze, co? Dobrze, w chuj. Yeah! Miała to. Widziałeś moje zdjęcie? Wysłałem ci. No wiem. Jak? Nie widziałam. No, jak nie? No. O, fakty. O, ale fura. No, jest, moja. To na dole jest nawet. I potrzebowałbym cię, żebyś mi ją naprawiła. Ruchy. O. Gdzie są te klucze? Bo ci zaraz odjazd, k***a, cię zastrzelę. Pakuj się i wy***aj. Poczekaj, nie widzę kluczy. Na k***a radiowozy, dajcie go do komody, Do komody, bierz go. Dawaj go do komody. GPS-a od razu wyciągnij. Już. Dawaj GPS-a, GPS, wrzucasz pasy i rigida. K***a, paliwa nie mam, ale to zrobię. Mamy cię, zboczeńcu. Wrzucasz go? Wrzucam go. A ja mu pasy od razu zapnę. Gotowe. Rozładować. I baton, ja biorę baton, mam w***ne. Podoba mi się. Bierz. Co to jest? Karta naciski. To dobra. Karta zablokowana. To? Tu jakieś k***a... szmery, bajery. A to mnie nie interesuje. O! Ej, to jest to z dzisiaj! O której Denis ją porwał, tą typiarę? Pora chyba na wyprowadzkę do Hiszpanii. Mi się małżeństwo zaczęło, teraz mi ją porwali, nie ma sensu. O k***a, ale tu perełka się trafiła. Co takiego? Za Denis przyjdzie, to powiem. O której porwałeś żonę tego ćwiary? O nie wiem, koło 18:30, 40, nie wiem, coś takiego. Ty wiesz, że ty małżeństwo robiłeś? Co? Ty małżeństwo co? Zrobić ci czemu? Oni byli pokłóceni i mieli pogadać i w momencie, gdy mieli pogadać chyba, to ty ją zwinąłeś i ten ćwiara zaczął pisać, że on to chyba p***li, bierze rozwód i do Hiszpanii leci. Że mam dość. Dawaj tu. Ja go przeproszę może, co? Jak mu przykro. A co to co? Ja go przeproszę. Za ile będziecie? Za chwilę już jesteśmy tu przy stacji. Okej. Okay. Chodźmy może z nim pogadać, bo on tak stoi sam. No właśnie, no chodźmy. Ej, poczekaj, chodź na chwilę jeszcze. No. Dawaj zrobimy kubki oporu. Ale każdy oporowiec musi go mieć. To coś innego od oporu by musiało być, nie wiem, jakieś... Co jest pięć? Co się dzieje z ćwiarą? No, szuka żony w sumie, nie? A to już nie jest tamta? Nie, z jaką, no... Czekaj, już ci czytam. Samą, czytam ci.
Zara mnie rozniesie. No to odpowiada Nelson. My jej stary w 3 osoby szukamy, reszta na napadzie. Jeżdżę solo na dobrą sprawę. 15 minut później, 7 minut później. Szczerze, nie chcę mi się budzić nawet. Przez najbliższy okres, żeby się nie spać. Miałem z nią kłótnię, mieliśmy pogadać dziś, co dalej. Ale... Ale już gdzieś to słyszałem i widziałem. Pora chyba na wyprowadzkę do Hiszpanii. Pogadacie się ogarnie, blablabla. Mi się małżeństwo nie zaczęło, teraz mi ją porwali, nie ma sensu już. Wysiadkę na... A nie. To my. O Jezu! Ej! Coś do picia! Opór wpłynie z k***nie, Miłek! Tak, zróbmy to. O, tak, woda do picia! To weź sobie przypomnij, bo pewnie masz jakieś nagranie z bodycama, nie? To nagranie z bodycama jest, tylko jakby ja go nie mam, nie? Fizycznie. Ono jest w chmurze normalnie i tylko komand mam dostęp do niego. Tylko komand. Ciekawe. A to była kobieta czy mężczyzna? Mężczyzna. Miał taki męski głos? Kurwa. Teraz pytanie zadałeś. Średni mężczyzna, bym powiedział. Taka średnia krajowa. Czyli Radziula. Z Radziula. Nieważne. Nie drążysz tego, rozumiesz? No czaję. Odpuszczasz to. Okej. Okay. Jak nie, to twój stary zboczeń zginie. I żeby tego... Rozumiesz? Rozumiem. Jak zobaczysz, że węszysz, to ją powieszę. W centrum miasta. Ja nie żartuję. No. To nie są żarty. I tak ją zjedzą. Kruki, gołębie. A co z tą żoną Ciary? Gdzie ona jest? Pytam. Co się stało z nią? No została porwana dzisiaj, no. Spod szpitala. Przez? Przez kogo? Słucham? Przez kogo? No, generalnie informacja była taka, że przez Denisa. A kto taką informację w ogóle dał? No, medycy. Okej. Okay. No to farmazon jest jak tylko my nie możemy dochodzić swoich praw sądowniczo, bo ciągle jesteśmy poszukiwani za jakieś gówno. Z tego, co słyszałem, jest na miejscu była komoda ta, co tutaj stoi. No to moja. Charakterystyczna blacha, no. Tylko problem jest taki, że ona blach nie ma. Jak się bagażnik wypierdoli. Ciekawostka. No. Okej. Okay. Patrz, pokazać ci? A nie ma tu słupa. No ja wiem, o co chodzi, no. Ja wiem, o co chodzi. No. A co, tylko jedna komoda jest? Dokładnie. No dobra, to chyba nie będziemy cię trzymać, bo... A nie wiemy mieć, bo też... Odpuszczasz, Nelson? Odpuścisz. Nie wpisz się, gdzie nie trzeba. Odpuścisz ten temat i będziesz żyjesz... miał spokój. Masz spokój, będziesz mógł sobie jeździć, robić wszystko, co do tej pory robiłeś. Rozumiesz? Czaję. No. No i super. Jeszcze jeden przysięgnij na matkę. Słucham tutaj kolegi. Przysięgnij na matkę. Kurczę, nie przywykłem do jakiegoś przyrzekania, ale no chyba sytuacja mnie do tego zmusi. No, jazda. No w takim razie przyrzekam na mamę. Potraktuj to jako ostrzeżenie, Ian. Ty nie jesteś głupi chłopak. Tylko raz mi 100 tysięcy mandatów. I starego masz frajera. To była pomyłka, o tym gadaliśmy akurat. Nie wkurzaj. Czekaj, Wiolka do mnie dzwoni. Ty powiedziesz takiego, żeby on ją poschizować, bo czy puścimy i tak? Powiedz, że palca mu ucinasz. Nie, powiedz, że pająki gdzieś mam tam obok siebie. Halo? Pająki masz obok siebie. Jakie pająki? Co ty chcesz? Chciałabym się z Janem porozmawiać. Nie, gad, nie ma. Gdzie jest? Czemu nie ma? Muszę kończyć, trzymaj się. Nie kończ, Jan. Proszę. No. Był i się zmył. Ona do mnie tak, proszę, nie kończ, no. Proszę. Jan. Słucham. Ja nie chcę ci robić krzywdy, ale kolbą w łeb musisz dostać. Albo nie. Nie dostaniesz. Masz kredyt zaczęło. Zaufania. Ale raz musisz zostać batonem, bo wy mnie tym biliście po żebrach, to teraz ja wam wypiję. Odsunąć się. Jak trzymaj się. Ja się nie biłem. No dobra, bo po kolanach, bardziej boli. Tyzowałeś. Kurwa mu zajebał. Ło, uwaga! Sorry, przepraszam. Jak nim rzuca? Uważaj, odejdź. Odejdź, ojciec wpadł w szał, kurwa. Uuuu!
Ty co? Tato, nie pij już, tato! Mama cię tylko ostrzegała! Oła! Oła, kurwa, przestań już, ja pierdolę. No, zaraz się myślę, będzie 11.